wydarzenie, które jest poświęcone obronie Konstytucji i obronie artykułu 54 Konstytucji, które mówi o nieskrępowanym, wolnym dostępie do mediów. Jak długo możemy udawać, że władza nie knebluje niewygodnych mediów? Po zawłaszczeniu TVP i Polskiego Radia, wykupie lokalnych gazet, pacyfikuje coraz więcej mediów, a obecnie próbuje spacyfikować największą prywatną telewizję. Lex TVN. O co chodzi? Lex TVN to określenie ustawy medialnej autorstwa grupy posłów PiS na czele z gigantem intelektu, nieobjawowym panem Markiem Suskim. Chodzi o nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, a konkretnie przepisu dotyczącego nadawania koncesji nadawcom radiowo-telewizyjnym należącym do kapitału zagranicznego. Przepis ma przybrać brzmienie. Koncesja może być również udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Do EOG należą wszystkie państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia, pod warunkiem, że osoba taka nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Właścicielem grupy TVN jest amerykański koncern Discovery. Zarządza on jednak stacją za pośrednictwem spółki Polish Television Holding BV zarejestrowanej w Holandii, należącej do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zacytuję teraz złotą myśl polityka PiS-u z trzeciego rzędu, który w 2012 roku pisał: jedyną siłą tego rządu są media, które walczą z opozycją. To chore, bo w normalnej demokracji media patrzą rządowi na ręce. Słowa te napisał pan Andrzej Duda, który bez mrugnięcia okiem podpisał miliardowe dotacje, które poszły do rąk telewizji Kurskiego. Wystarczy obejrzeć jakiekolwiek wydanie wiadomości TVP, aby przekonać się, że na antenie telewizji Jacka Kurskiego działania rządu gloryfikują jedną, jedyną siłę polityczną, to znaczy PiS. Proszę Państwa, no widzę, że tutaj jesteśmy mniej więcej, ja jestem więcej, w wieku 50+, i pamiętamy no niesławne czasy telewizji Urbana, który był no najpaskudniejszą twarzą telewizji reżimowej. Ale w porównaniu z telewizją Jacka Kurskiego, biedny Urban ma takie kompleksy, że musi w internecie otworzyć swój kanał i po prostu komentować na bieżąco sytuację. Teraz, jeżeli chodzi o ten przepis dotyczący modyfikacji tego Lex TVN, jest ukryta opcja zawłaszczenia internetu, a nawet ograniczenia. I rzeczywistość no, przebiła ucho prezesa. I byłoby to zabawne, gdyby to nie było niebezpieczne. PiS zrobi wszystko, żeby nie przegrać kolejnych wyborów. Chociaż wydaje mi się, że Polski Ład przyczyni się do upadku. Widać drożyznę. Widać największe... Nie jest to sen Polski o dobrobycie. Także, proszę Państwa, każdy widzi, jaki mamy dobrobyt po wysokości i po kwotach swoich rachunków. Teraz propaganda pisowskiej telewizji przebija nawet telewizję, nie telewizję, tylko po prostu ideę propagandy Goebbelsa.
który był też twarzą hitlerowskiego, nazistowskiego reżimu. Proszę Państwa, i tutaj, tak jak mówiłam na początku, tu nie chodzi konkretnie o TVN. TVN to są interesy, to jest prywatny biznes i TVN poradzi sobie bez względu na to, czy w końcu to Lex TVN przejdzie, czy nie przejdzie. Natomiast tutaj chodzi o to, że my, ludzie, obywatele Polski, nie będziemy mieli swobodnego dostępu do bezstronnej telewizji. No po prostu będziemy mieli cały czas. No już nie powiem, no nazwiskiem rzucę panią Ogórek i pana Jakimowicza. Siedada! Hańba Polski! Proszę Państwa, no na razie ja mam tyle. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, jest wolny mikrofon. Trzeba było szukać przez ten mikrofon, ale jeżeli... To jest Norwid, nie? To jest Norwid wienił, do którego własny naród nie dorósł. W tej chwili rozpad przeżywam, ponieważ w cmentarzu Zaraszy został wyprowadzony na grób wspólny, tutaj poza parę. Co chciałbym powiedzieć? To tyle rzeczy do powiedzenia. Tu koleżanka mówi TVP i tak dalej. Nie chodzi o wszystko. Jest 33 rok. Jest 33 rok i w narodzie filozofów taka myśl znalazła się, aby przejąć kontrolę nad ludźmi, sprawować ją całkowicie, wystarczy odbierać im prawa po trochu, drobnymi, niezauważonymi kroczkami. A sytuacja dojdzie tak daleko, że nie będzie już obrotu. To jest to, co się dzieje dzisiaj w naszym kraju. Ja bardzo chcę przywołać jeszcze jedną myśl, taką ważną dla mnie. Dante 700 lat temu. Ruch ludzki wnet od prawdy odwyknie. Strasznie niebezpieczna rzecz. Piękny człowiek Bernard Russell mówi, wolałbym żyć w obłędzie niż w kłamstwie. Wolałbym być chory, jak jest kłamstwo. Kłamstwo to jest potężna siła i ta władza nic właściwie nie potrafi innego robić. Dlaczego to jest niebezpieczne? Bo jedno kłamstwo musi zrobić dla jego usprawiedliwienia następne. To, co mnie martwi bardziej w naszym narodzie, to znów Dante, który mówi, że najgorętsze miejsce w piekle zarezerwowane jest dla tych, którzy widzą kryzys moralny i kulturalny, nie stanowią sprzeciwu. To jest oczywiste wobec tych wszystkich wartości, które proponuje nam PiS, a na które ja nie mam żadnych kupu smakowych. Wolno się tylko nie zgodzić. Nie może być inaczej. Jest... Kazimierz Brandys został zapytany kiedyś... czy się czuje zawodowym pisarzem. Pan odpowiedział... Tak, to tak jakby zapytać wiewiórkę, czy jest zawodową wiewiórką. To jest rodzaj egzystencji. Walka o wolność to jest rodzaj egzystencji. Bez tego nie ma nic. Żadnych wartości, które sprzyjają życiu. Żadnych wartości, które napawają nas radością. Tak jak mówił, że Romski, człowiek pracuje, żyje. Sięga tam, gdzie rozum nie sięga, tylko w układzie, kiedy ogarnia go rządza wolności od piwnicy do podwórka. W przeciwnym razie tylko może być smutny. Nie ma innej wartości niż wolność. To jest skomplikowana sprawa.
tu chodzi nie tylko o byle jaką wolność, bo z transparentami wolności, hasłami wolności występowały czasami na barykadach siły, które te same hasło miały. Chodzi o wolność sprawiedliwą. To nic mi nie da, bo ja... Musisz trzymać, bo nie słyszę. Wysoko. Przynosi. Jak można zrezygnować z wolności? To jest zupełnie niemożliwe. To jest największy nasz dar. Nie ma większego daru. Mówić jeszcze miłość, ale to miłość jest też do wolności. Poza tym trzeba miłość traktować trochę szerzej niż obłapki, kaleski, jęki łóżkowe. To jest światopogląd. I mój światopogląd nie zgadza się na PiS. Nie, za to nie mogę. Ja bym chciał być zakochany we władzy. Ale ta władza mi na to zakochanie nie pozwala. Cóż jeszcze powiedzieć? Wiele by było do powiedzenia. Naprawdę wiele by było do powiedzenia. Dobrze. Tu koleżanka mówi, że na razie to. Proszę Państwa, wracając do wspomnianego smaku, o którym wspominał Zbigniew Herbert, napisał przepiękny wiersz pod tytułem Potęga smaku. Pomimo, że napisany w latach 80. jest aktualny do tej pory i obawiam się, że będzie aktualny nadal. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Nasza odmowa, niezgoda i upór. Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi. Lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak, smaku, w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia. Kto wie, gdyby nas lepiej i piękniej kuszono, słano kobiety różowe, płaskie jako płatek, lub fantastyczne twory z obrazu Hieronima Boscha, lecz piekło w tym czasie było jak mokry dół zaułek morderców, barak nazwany Pałacem Sprawiedliwości. Samogonny Mefisto w leninowskiej kurtce posyłał w teren wnuczęta Aurory, chłopców o twarzach ziemniaczanych, brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach. Zaiste, ich retoryka była aż nadto parciana. Marek Tuliusz obracał się w grobie. Łańcuchy tautologii, parę pojęć jak cepy. Dialektyka oprawców, żadnej dystynkcji w rozumowaniu. Składnia pozbawiona urody, koniunktywu. Tak więc estetyka może być pomocna w życiu. Nie, nie skończyłem. Nie należy zaniedbywać nauki o pięknie. Nie. Zanim zgłosimy akces, trzeba pilnie badać kształt architektury, rytm bębnów i piszczałek, kolory oficjalne, nikczemny rytuar pogrzebu. Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu. Książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi. Lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak, smaku, który każe wyjść, skrzywić się, wycedzić, wysydzić szyderstwo. Choćby za to miał spaść bezcenny kapitał ciała, głowa.